Witajcie widzowie telewizji Imperium. W tym wydaniu gliwickiego tygodnika kulturalnego będzie iście szlachecko. Duch baroku zaprowadzi nas wprost na noc muzeów. Później udamy się na bal młodych żaków, zwany potocznie igrami, a na koniec spojrzymy w niedaleką przyszłość. Waćpanny i wielmożni panowie zaprasza baronowa Agnieszka. Niech ustąpi nudna myśl z troskami, do Willika rozmierzamy, kurderz nad kurderzami. No, chcieliśmy trochę pozwiedzać, zobaczyć coś, czego na co dzień nie możemy obejrzeć albo nie mamy czasu. To dzisiaj postanowiliśmy trochę pozwiedzać, zobaczyć. I co ciekawego zobaczyliście? Dla mnie na pewno szkice. Chociażby paska, bardzo też interesujące niektóre malowidła, bo większość to są portrety i też wiadomo, są trochę przerysowane, ale część portretów też jest fascynująca ze względu na ubiór. To teraz zapytam, jak kobieta kobietę, co pani ma na sobie? No, kobieta była ubrana w taki serdaczek, spódnica do tego i bardzo ważna część garderoby spodniej. To właśnie tak wyglądało. Czyli to są takie spodenki, tak jakby. No tak wyglądała spodnia garderoba kiedyś. A jak współczesna kobieta czuje się w takim ubiorze? No ja musiałam się trochę do tego przyzwyczaić, do tego stroju, żeby mogła w tym chodzić. To są repliki działające, z których oczywiście strzelamy z prochu na pokazach, na inscenizacjach. Wykonane przez ludzi w Polsce, którzy się tym zajmują, także są bezpieczne, przestrzelane, no i cały czas właśnie z tego robimy pokazy. Daje to takie też wyobrażenie mniej więcej, jak to wyglądało i też na tej płaszczyźnie to jest coś fajnego, po prostu zobaczyć na własne oczy, gdzieś tam wyobraźnić sobie gdzieś tam to jakoś inaczej ułożyć, niż tam gdzieś może tylko z książek można było przeczytać. A co na to twoje hobby mówią koledzy z klasy? Oni w ogóle się tym nie interesują. Ja zwykle rozmawiam o tym z nauczycielami, bo oni akurat się jakby tym interesują. No tak, no bo historia, tak? I co, masz pewnie fory u nich? Trochę. To jest takie hobby, a przy okazji no czas na spędzenie czasu z rodziną, ze znajomymi. No i takie wykorzystanie, spędzenie wolnego czasu właśnie w taki sposób aktywny. Zaczęliśmy od broni białej, walki, nauki szermierki i to od 2005 roku udaje mi się robić. Potem, żeby móc powalczyć szablą polską, no, trzeba było jakieś bractwo założyć lub dołączyć do jakiegoś bractwa i to nam się udało. Także dzięki temu, żeby oczywiście to są turnieje zawsze bezpieczne i w ochraniaczach, natomiast żeby móc powalczyć, czyli pierwsza była zamiłowanie do broni białej, i żeby móc powalczyć, musieliśmy się spotkać z takimi zapaleńcami jak my. No i udało się znaleźć i teraz jeździmy praktycznie po całym świecie, walczymy, mierzymy się. Oczywiście wszystko w przyjaznej atmosferze i z miłością do historii. Dzisiejsza noc jest połączona z finisarzem wystawy Rzecz o Szlachcie Polskiej. Z tej okazji oprowadzamy ostatnich odwiedzających, którzy nie zdążyli wcześniej zobaczyć tej wystawy, a jest na co popatrzeć, bo są jednak to zabytki, które przyjechały tutaj do Gliwic z prawie 20 muzeów w całej Polsce. I na wystawie mamy parę unikatowych rzeczywiście eksponatów, które często na co dzień ze względu na dużą wartość nie są prezentowane nawet na wystawach stałych w swoich macierzystych muzeach. Za rok też przyjdziecie? No myślę, że tak. Myślę, że jesteśmy zainteresowani i chętnie wpadniemy jeszcze raz zobaczyć. To do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Żakowie szturmem opanowali miasto w czwartkowe popołudnie. W miejskim ratuszu prezydent kapitulował i przekazał klucze do miasta braci studenckiej. Na bal zwany igrami zjechali młodzieńcy i damy i nie próżnowali, oj nie. Nie za ciepło teraz w maju w Polsce w takim stroju? Muszę wrócić do Madagaskaru, więc tam też jest chyba ciepło, mi się wydaje.
Czyli co, tak na wyjątkowo na igry pan tutaj po prostu przyjechał? Wyjątkowo na igry, dokładnie. Jak się bawicie? Super, na razie świetnie. Pewnie będzie tak do końca wieczora. Pogoda dopisała, bo rano padało, ale teraz bardzo ładna jest pogoda. A to pierwsza taka wasza wizyta tutaj na planecie Ziemia w Gliwice? Tak, jesteśmy wysłannikami, żeby uratować Ziemian. Będziemy Ziemię odwiedzać znacznie częściej, zdecydowanie. Pan Lego, jak nie mam. Tak, Lego. Co pan tutaj robi w Gliwicach? No, przyszedłem się pobawić. Szczerze mówiąc. Trochę sztywno pan wygląda. Rozkręci się pan jeszcze? Ja myślę, że tak. Na początek. A wy co? Z Wydziału Transportu? Jak nie, z budownictwa. Nie. Budownictwa mostowego. Konstrukcje budowlane i inżynierskie. I my nic nie ukradliśmy. To wszystko zostało znalezione i kupione. Panie prezydencie, nie boi się pan przekazać kluczy do miasta studentom? Robię to już od wielu lat. Zawsze dobrze wychodziło, więc myślę, że tym razem też się wszystko świetnie uda. Widać, że studenci się przygotowali na igry, a czy tak samo pilnie studiują na Politechnice? No, muszę przyznać, że tak. Jest czas nauki, jest i czas zabawy. Dzisiaj nadszedł czas zabawy, co zresztą widzimy wokoło. Takie igry jak w Gliwicach w tej chwili są w Polsce rzadkością, także tradycja została zachowana. Już widać z tego balkonu, że studenci się dobrze przygotowali, że zabawa będzie świetna. No i byle tak było. Halo, halo, studenci! Mamy miasto! Mamy miasto! To miłe uczucie, kiedy właśnie pan prezydent przekazał nam władzę do miasta, kiedy właśnie mogłam wziąć ten klucz i pokazać studentom. Bardzo fajnie, polecam. To pierwsze wasze igry, czy już kolejne? To są nasze trzecie igry. Trzecie, już jest bliżej niż dalej. To co, do zobaczenia za rok w takim razie. Do zobaczenia za rok. Mili goście, teraz przeniesiemy się w czasie. W najbliższy wtorek właśnie tutaj w Villi Caro spotkają się artyści, uczestnicy pleneru malarskiego Moje Miasto. Maja w sali reprezentacyjnej Muzeum w Gliwicach rozpoczynamy 8. Międzynarodowy Plener Malarski Moje Miasto. W tym roku przyjeżdża do nas 25 artystów, 11 zagranicznych, to znaczy będą Niemcy, Białoruś, Ukraina i po raz pierwszy Wielka Brytania. Polskich artystów będzie 14. Przez 10 dni będziemy malowali nasze piękne miasto. Każdy artysta ma obowiązek stworzyć 3 dzieła. Jedno zostaje na własność w Gliwicach i oprócz malowania będziemy im pokazywać to, co jest najpiękniejsze, więc będzie Stare Miasto, będzie radiostacja, będzie wycieczka po kanale gliwickim. Przewidujemy również wizytę w sztolni Czarnego Pstrąga, wizytę na wieży Kościoła Wszystkich Świętych, oprócz tego spotkania z plastykami, także cały szereg atrakcji, żeby artyści wyjechali zachwyceni. Zresztą co roku tak wyjeżdżają i przyjeżdżają z radością na kolejny wernisaż. Ludobrody Krzysztof Aflik, nie tak groźny jak jego przodek Barbarossa, poda wieści kinowe. Maja Klub Filmowy Trans zaprasza na Międzynarodowy Festiwal Filmu Krótkometrażowego Future Shorts. Tym razem będzie to edycja wiosenna, podczas której obejrzymy fabuły, animacje, teledyski. Filmy będą skupione wokół relacji międzyludzkich. Tym razem to będzie dominanta tego setu. 7 filmików to 7 tematów do rozmowy otwartej, która odbędzie się po zakończonym seansie. Znowu wykorzystamy funkcję teleportu i przeniesiemy się na południe do Watykanu, gdzie będziemy zwiedzać wspaniałe zbiory muzeów watykańskich. Zbiory będziemy mogli oglądać w dwóch wersjach, dwu- i trójwymiarowej. W trójwymiarze będziemy mogli oglądać je 22 maja, natomiast 24 będzie ta sama wystawa dla widzów, którzy wolą oglądać w wersji podstawowej, czyli dwuwymiarowej. Przewodnikiem po wystawie będzie były włoski minister kultury, dyrektor tychże muzeów, a także miłośnik kultury i sztuki Włoch, Antonio Paolucci.
Poza tym zapraszamy także na seansę filmu Apartament, dokumentu o Janie Pawle II, który wykorzystuje nieodkryte dotąd materiały wideo. Także w repertuarze zapraszamy na Citizen 4, czyli oscarowy dokument o Edwardzie Snowdenie oraz m.in. melodramat Wiek Adeline czy też Party Girl. In the end, if you publish the source material, I will likely be immediately implicated. My name is Edward Snowden. I go by Ed. Edward Joseph Snowden is the full name. Czwartkowe popołudnie Waćpanny i Wielmożnych Panów zapraszamy na festiwal Dasie do klubu muzycznego Rocka na Rynku. Koncert dla Ani, podopiecznej Fundacji Różyczka, która w ubiegłym roku uległa nieszczęśliwemu wypadkowi, postanowili zorganizować jej znajomi. Wydarzenie jest kontynuacją akcji Przybij Piątkę Ani. Do tej pory udało się uzbierać 30 tysięcy na rehabilitację i protezy, a potrzebne jest 200 tysięcy. W czwartek będzie można dołożyć swoją cegiełkę. Jestem sprawcą całego zamieszania, to znaczy festiwalu Dasie, który odbędzie się 21 maja, to jest czwartek. Gramy dla Ani Kujawskiej, która jest pod opieczną Fundacji Różyczka. Koncert odbędzie się w gliwickim Rocka Club. Każdy z nas ma marzenia, które chce dogonić. Każdy z nas ma pragnienia, które... Zostawiam dla Państwa Crime Against Silence, Radioaktywni, Kompot, The Tree, Dale i Gwiazda Wieczoru, Gentlemen. Pomysł narodził się z moim kolegą Mateuszem Noglikiem w pubie przy kawie. Ania jest naszą przyjaciółką, więc jako przyjaciele nie możemy pozwolić na to, żeby cierpiała. Zbieramy dla Ani pieniądze do puszek podczas festiwalu po to, żeby zakupić jej protezy. Ania w wyniku nieszczęśliwego wypadku straciła obie ręce. Koncert ma w tym jej pomóc, żeby odnalazła się. Ania, tak samo jak my, uwielbia skakać, bawić się. Dlatego tu jesteśmy, żeby jej pomóc. Słuchajcie, robimy to wszystko dla Ani. Musicie tam być, pokażmy, że potrafimy. Da się, da się. Widzimy Was wszystkich 21 maja w roku. Skoro już jesteśmy w temacie szlachty, to nie inaczej będzie w Gliwickim Teatrze Muzycznym. Tam prawdziwa arystokratka, księżniczka Czardasza. Od 23 maja mamy w repertuarze Księżniczkę Czardasza, klasyczną operetkę. Ja uwielbiam operetki, zresztą jak większość gliwickiej publiczności. Jest to spektakl dla praktycznie każdej grupy wiekowej, począwszy od osób starszych przez 40-latków, takich jak ja, skończywszy na najmłodszej publiczności, która też na pewno w tej historii o pięknej miłości znajdzie coś dla siebie. Muzyka, pełna orkiestra, nasi fantastyczni soliści na scenie, pani Małgorzata Długosz w roli szansonistki, która zakochuje się w arystokracie, pan Witold Wrona jako arystokrata, który szuka swojego miejsca w życiu i chciałby popełnić mezalians. Tradycyjna, cudowna operetka z pełną ferią barw, zabawna, dowcipna, z bardzo ciekawymi dialogami. Zapraszam bardzo serdecznie na ten spektakl. Hej, wypijmy już do dna, za ten wymysł czarta, każda miło się na Od czasów sarmackiej szlachty niewątpliwie wiele się zmieniło, ale są wartości, które nie ulegają przedawnieniu. Jedną z nich jest rodzina. Jej święto będzie hucznie obchodzone już w najbliższą sobotę, m.in. w Parku Chopina. Zaczynamy o godzinie 10.30 na placu w okolicach Politechniki Śląskiej, w okolicach Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej. Tam zderzenie cywilizacji przyszłości z tym, co było kiedyś. Miłośnicy samochodów zabytkowych, dokładnie 36 samochodów marki Syrena, zjadą w to miejsce, w którym będą się bawić, będą się spotykać ci, którzy są zwolennikami nowoczesnej technologii. Będą drony, będą kroczące stwory, roboty Politechniki. Po godzinie 12.30, czyli po dwóch godzinach pobytu
na terenie Politechniki Śląskiej, przechodzimy do Parku Chopina i w Parku Chopina odbywa się wydarzenie, które nazywamy MDK i Przyjaciele. Na scenie najpierw zaproszone przedszkola, a później wykonawcy Młodzieżowego Domu Kultury śpiewają, tańczą, bawią, stoiska z pokazami plastycznymi, z możliwością wzięcia udziału w warsztatach plastycznych, budowanie budowli z książek, do tego jeszcze myślę, że spotkanie z szachami, teatrem, no takie różne rzeczy, które na co dzień w MDK-u się odbywają i w zasadzie wydarzenie parkowe to zwieńczenie tygodnia otwartego Młodzieżowego Domu Kultury. Od poniedziałku, od 18 maja zapraszamy tutaj do budynku przy ulicy Balickiego 3. Na wszystkie zajęcia, które prowadzimy, zajęcia są otwarte, można zobaczyć, co w MDK-u się dzieje i co się działo przez cały rok. A to wszystko po to, żeby zastanowić się nad wyborem tego, co w przyszłym roku młodzi, zdolni, aktywni chcieliby robić. Malarze i graficy. Trwa konkurs na najlepszy plakat, który będzie wizytówką jednego z ważniejszych wydarzeń w Polsce i Europie. Święto przestrzeni miejskiej, czyli ulicznicy, zaczną czarować miasto i widzów 3 lipca. Jednak bez plakatu nie będzie im dane dotrzeć pod strzechy, dlatego pędzle, ołówki i tablety w dłoń. Do dzieła. Do wygrania mała góra złota o wartości 2000 zł, roczny zapas zapałek oraz chwała i sława. Termin nadsyłania prac mija 24 maja. Wszelkie informacje znajdziecie na stronie ulicznicy.pl. W życiu wszystko ma swój zmierzch, tylko noc kończy się świtem. Za nami noc muzeów i koniec Gliwickiego Tygodnika Kulturalnego. Proszę się nie lękać, kolejne wydanie za tydzień o tej samej porze. Żegnajcie, mili widzowie.